Dobra, kochani, wróciłam do domu i nie wiem, czy wy też tak robicie, ale wyszłam po pieczywo i ewentualnie coś na jutrzejszy obiad. Tadam! Cała siata, ale stwierdziłam, że jak już idę, no to kupię coś jeszcze. Byłam jeszcze w paczkomacie i tak wiecie, czas zleciał, już jest po 17. Kupię jeszcze nie ma, będzie później, ale... Kupiłam ten chleb, on jest przepyszny, to jest ten z Lidla, żytni bez drożdży, chyba się tak nazywa. I zaraz sobie zjem kromeczkę, bo on jest naprawdę przepyszny, a na świeżo to już w ogóle. I oprócz tego dwie bułki, te ziemniaczane z ziarnami. One są takie bardziej syte, tam wiecie, wagowo możecie zobaczyć, ile te bułki ważą. Niektóre to jakby ja się tą jedną bardziej najadam niż innymi. Niż inną jedną. Serek wiejski, bo Kuba napisał, że chętnie przygarnie. Olej, bo wczoraj nam się skończył. Ostatnie krople zużyte. Surówka. Tutaj jest z papryką. Szynka, bo zapomnieliśmy kupić na piątkowych zakupach. Twaróg chudy, wzięłam jeszcze jeden, kukurydzę złocistą, bo wydaje mi się, że już mamy ostatnie takie opakowanie, a my je lubimy. Ziemniaki, bo wczoraj zużyliśmy też właśnie wszystko, co kupiliśmy, bo kupiliśmy właśnie na niedzielny obiad, a tak nam zasmakowało, że zrobimy w tym tygodniu go ponownie, więc były potrzebne właśnie ziemniaki i ten makaron. Takie świderki. My mamy dużo makaronów w zapasie, ale akurat te świderki się skończyły, a je dosyć często robimy. I na koniec jeszcze ser Gouda, bo został dosłownie ostatni plaster. Ale byłam jeszcze, słuchajcie, w Auchan, bo tam jest taka panierka. Wydaje mi się, że czasami to się pojawia w Lidlu, ale mogę się mylić. Panierka Panko. Panko breadcrumbs, chrupiąca, House of Asia. 200 gramów, słuchajcie, zrobiliśmy takie, wiecie, pierś z kurczaka w takie mniejsze jakby kawałki, nie taką, wiecie, grubą pierś w tej panierce. To było takie pyszne, dużo, dużo lepsze niż w zwykłej jakiejś bułce tartej. Mamy tutaj resztkę, zostało dosłownie troszkę, więc może nam nie wystarczyć na kolejne, no i stwierdziłam, że podejdę, wezmę. Naprawdę, rewelacja, nie wiem, jakoś wcześniej tego nigdy nie kupowałam. Naprawdę jest przepyszne, trzeba smażyć na takim mocno rozgrzanym oleju i też wiecie, musi go trochę być. Nie w głębokim tłuszczu, ale też nie może być go za mało, jeśli wiecie, o co mi chodzi. Żeby to właśnie było takie super chrupiące. Bo to właśnie nie jest takie bardzo zmielone jak bułka tarta, tylko są takie jakby wiórki. Takie mam przynajmniej wrażenie. No super, jeśli szukacie czegoś, to myślę, że właśnie do takiej piersi z kurczaka pokrojonej na mniejsze takie plastry, czy na jakieś takie a la nuggetsy domowe, to będzie rewelacyjne. Także myślę, że zrobimy to na obiad, nie wiem czy na jutro i pojutrze. Czy jutro zrobimy na dwa kolejne dni. Ale myślę, że na pewno na dwa dni sobie tego mięsa zrobimy i właśnie ziemniaki i tak dalej, więc będzie obiad na pewno na minimum dwa dni. Wczoraj jak to zrobiliśmy w sumie na taką obiad-kolację, to zostało dosłownie troszkę nam na dzisiaj na obiad, więc no bardzo nam to zasmakowało. No i byłam jeszcze po drodze w paczkomacie odebrać mój kalendarz, który przyszedł. Zamówiłam sobie wczoraj, jakoś szybko przyszedł, ale wiedziałam, że jak go nie zamówię od razu, to go później po prostu nie będzie. Tu jest mój poprzedni, a właściwie teraźniejszy na ten rok. Ten już jest na nowy, ale to może wam odpakuję i pokażę później albo jutro, bo teraz już chcę to wszystko schować i potrzebuję ostatniej już na dzisiaj kawy. A na kolację chyba zrobimy pizzę taką domową, bo mamy jeszcze drożdże, mam mozzarellę, bo jakiś czas temu kupiłam na promocji w Lidlu, było 3+1, te takie, wiecie, mozzarelle w kulce, a one są najlepsze na pizzę, bo ona wtedy nie jest taka wysuszona. No i stwierdziłam, że to będzie, wiecie, łatwe, szybkie, a Kuba wraca później, więc myślę, że z chęcią zje. Także to pewnie dzisiaj zrobimy na kolację, po jednej dla każdego i zawsze nam zostaje potem, wiecie, na następny dzień jeszcze. Także dzisiaj to i może sobie coś wieczorem obejrzymy, na pewno Hotel Paradise musimy nadrobić. Nie wiem, czy Szać już jest, ale bardzo możliwe, że też mamy do obejrzenia jeden odcinek. No i tak planujemy ciągle zacząć sezon na jesienne filmy. Dajcie znać, jaki jest taki wasz ulubiony film, który musicie obejrzeć jesienią.
Oczywiście nie mówimy tutaj o Harrym Potterze, bo to jakby pewnie u większości osób, chociaż wiem, że niektórzy nie lubią, ale my jesienią odpalamy, także na pewno będziemy sobie po kolei wszystkie części oglądać, więc właśnie cały czas odkładamy, kiedy obejrzymy pierwszą część. No ale dajcie znać, jakie inne filmy lubicie oglądać jesienią, to może zrobię sobie taką listę i będziemy oglądać też to, co wy polecacie. Także piszcie, a ja się zastanowię i może też wam powiem w jakimś następnym vlogu, jakie są moje ulubione filmy, może niekoniecznie jesienne, ale które lubię oglądać jesienią, bo nie zawsze to się łączy, wiecie, czasami fabuła wcale nie jest jesienna albo sceneria nie jest jesienna, a z jakiegoś powodu ten film czy serial się ogląda jesienią. Dobra, odkładam to wszystko. Kromeczka świeżego chleba. Całą drogę, słuchajcie, mi z tej torby pachniało. Chyba się nie da kupić świeżego pieczywa, zwłaszcza takiego chlebka ze skórką i nie zjeść. Ten chleb mógłby być dwa razy taki, bo my musimy go teraz częściej kupować. Naprawdę spróbujcie, bo on w środku nie jest taki suchy. Jest lekko wilgotny. Rewelacja, naprawdę pycha. I już na jakiś czas nie kupowaliśmy tego na maślance. Chociaż tamten jest większy, na dłużej starcza, ale no ten jest po prostu rewelacja. Dobra, ja już kończę się zachwycać chlebem. Odkładam te zakupy, robię kawę i odezwę się do was później. Kolejnego dnia i chcę właśnie otworzyć kalendarz, także pomyślałam, że otworzymy razem, bo jeszcze nie odpakowałam i przed chwilą przyszedł do mnie kurier z jakąś niespodzianką. Także otwieram kalendarz i nie wiem, czy on będzie dostępny, kiedy wstawię tego vloga, ale postaram się, wiecie, dodać ten film jak najszybciej, żebyście w razie co mogli sobie jeszcze kupić. Ja wam pokazywałam rok temu już mój... Boże, jest brudny z jednej strony, więc może nie będę... No tutaj też, no ale dobra. Także ten planer kupiłam rok temu, właśnie na 2022. Bardzo spodobał mi się układ. Ja wcześniej miałam planery od pani swojego czasu, tutaj mam taki kawowy. Miałam też czarny, klasyczny, miałam chyba taki jasno-niebieski. No i bardzo podobała mi się jakość papieru. I jak zobaczyłam rozkład tych stron, jak one wyglądają, że tutaj nie ma żadnych zbędnych, wiecie, jakichś tabelek, kartek, cytatów motywacyjnych. Mimo tego, że ja je lubię, to tak jak kiedyś miałam planery, Happy Planner, to one z początku miały po prostu taki plik fajnych stron, ale mi już one nie są potrzebne. Nie potrzebuję już tej dawki motywacji, której potrzebowałam kiedyś. Teraz tego po prostu szukam w innych miejscach, czy to po prostu mam jakieś cytaty w formie tapet na telefon, czy to na Pinterestie, czy gdzieś indziej, ale już nie potrzebuję tego w kalendarzu. Kiedyś to było dla mnie fajne, ciekawe, można było tam sobie porobić jakieś różne takie wyznaczanie celów. Teraz robię to po prostu inaczej i nie potrzebuję tego w kalendarzu, więc ten był dla mnie idealny. Ma rozkład tygodniowy, może wam pokażę tutaj na przykładzie grudnia, że macie tydzień na jednej stronie, a druga jest pusta i możecie sobie robić notatki. Oprócz tego oczywiście jest rozkład miesięczny i jeszcze z takich tabelek jest habit tracker na każdy miesiąc. Przy tym macie taki kalendarz całoroczny i na koniec są po prostu puste strony, taki jakby mini notes dla was i koperta na jakieś rzeczy. Także to było dla mnie idealne.
I naprawdę byłam z tego kalendarza i jestem zadowolona, więc wiedziałam, że będę chciała też w tym roku. Niestety jak zobaczyłam kolory, to byłam bardzo zawiedziona, bo ten mi się podobał, był taki neutralny. Najbardziej mi się w ogóle podobały jeszcze z zeszłego roku, bo miały właśnie tak wytłoczony rok, ale były chyba też w podobnych kolorach, takich neutralnych. A w tym roku jest malinowy, taki szaro-granatowy i taki właśnie niebieski. No i ja zdecydowałam się na ten. Jest trochę rażący, mam wrażenie, że w aparacie bardziej wygląda na taki ostry kolor, ale no nadal nie jest to beż, czy tak jak ten notes, taki kawa z mlekiem, ale te dwa pozostałe nie były już jakoś takie super. Ten taki najciemniejszy, szaro-granatowy jeszcze mnie kusił, bo był po prostu taki neutralny, ale stwierdziłam, że jest aż za bardzo chyba, może nie neutralny, tylko taki ciemny. Więc jak tylko zobaczyłam, że rusza sprzedaż, to stwierdziłam, że sobie zamówię. Co prawda dyskutowałyśmy z Magdą z kanału MAC, że nie ma tutaj w sumie dobrego wyboru, bo kolory są strasznie mocne w tym roku. Nie ma żadnego takiego właśnie delikatnego, beżowego czy jasnoróżowego. Wiecie, po prostu takiego lżejszego koloru, co moim zdaniem by się na pewno sprzedało, ale były takie trzy mocne. Więc stwierdziliśmy, że tutaj nie ma dobrego wyboru, ale jak to Magda powiedziała, kalendarz może cały czas leżeć rozłożony. Ostatecznie ja zdecydowałam się na malinowy, wiem, że Magda też, i potem pisałam jeszcze Madzia z Miss Always Perfect, że też kupiła ten kalendarz też w tym kolorze, więc będziemy takie trio YouTube'owe z tym kalendarzem. No ale wydawało mi się, że to jest najciekawsza opcja z tych, które były, ale ja wybrałam to dlatego, że mi się podoba wnętrze tego kalendarza i tu jest takie same, ale ja już widzę, że są cieńsze strony, w sensie cieńszy papier, bo prześwituje. Tutaj tego nie było i ja wiem, że jest problem teraz z papierem i tak dalej, ale właśnie oni słynęli z tego, że mają dobry jakościowo. No dobra, troszeczkę też prześwitywało, ale mam wrażenie, że jest inny ten papier, bo nawet jak tak patrzę, to ten poprzedni był bielszy, widzicie to? Ten tutaj to jest stary, ten z tyłu to jest nowy, także poprzednio były bielsze strony, ale mi to nie przeszkadza, nawet te kremowe wydają mi się spoko. Mam nadzieję, że nie będą te strony aż tak przebijać. Ja używam jakichś tam zakreślaczy, ale też nie jakichś mocnych. No i co, mamy wszystko to samo, pokażę Wam na przebitkach spis treści, kalendarz na cały rok. I potem macie taką jakby tabelkę cały rok i możecie sobie wpisać, nie wiem, najważniejsze urodziny, imieniny, jakieś wyjazdy, urlopy, wiecie, takie najważniejsze daty z całego roku, żeby gdzieś tam nie szukać. I potem macie już te rozkładówki, zaczynając dokładniej od 28 listopada, bo kalendarz jest od grudnia do grudnia, czyli już teraz w grudniu będę mogła używać od, właściwie w poniedziałek, 28 listopada, więc od tego pierwszego jakby tygodnia grudnia, i mnie to bardzo cieszy, bo dla mnie to jest po prostu praktyczne, że w grudniu, kiedy mam vlogmas i tak dalej, to mogę sobie już tutaj jakieś rzeczy notować i wiecie, od razu mam kalendarz na nowy rok. Też z tyłu jest taka właśnie koferta, jeżeli byście chcieli coś włożyć. No ja uważam, że dla samego jakby układu ten kalendarz warto kupić, mi się on sprawdzał. Nie wiem, czy za rok będzie, bo w tym roku już podobno był bardzo mały nakład w porównaniu do poprzednich lat. No i tak jak mówię, nie wiem, czy jeszcze jest dostępny. Jeśli jest, no to zostawię Wam linka w opisie pod filmem. Ja kupiłam go z jakimś kodem rabatowym, bo mam wtyczkę Ale Rabat i było tam z Twisto kod rabatowy. Po prostu na kod Twisto było chyba 5% rabatu, więc zapłaciłam troszeczkę mniej. Także w tym roku taki bardziej wyrazisty kolor kalendarza niż w poprzednim, ale dla mnie liczy się to, że ten układ był naprawdę funkcjonalny, no i przyjemnie się z tego korzystało. I to, co ja bardzo lubię i podkreślałam też, kiedy Wam robiłam taką mini recenzję na Instagramie, jak położycie go na stole, to on się Wam nie zamyka. Wiecie, ten grzbiet jest tak zrobiony, że się nie zamyka, kiedy rozłożycie kalendarz, tylko te strony leżą, bo jak ja miałam kiedyś kalendarze, to po prostu to, wiecie, co chwila się zamykało i strasznie mnie to drażniło. Także polecam, jeśli chcecie, to możecie sobie zamówić, już będziecie mieć kalendarz na nowy rok. Kilka z Was mi pisało już po tym moim stories, że zamówiłyście, że nie robicie tego błędu, co w poprzednim roku, że też Wam się podobał właśnie ten układ, że jest taki prosty, a rok temu
temu nie zdążyłyście kupić, nie załapałyście się, więc teraz pierwszego dnia od razu z rana złożyłyście zamówienie. No ja tak samo zrobiłam, znaczy trochę się zastanawiałam nad tym kolorem, ale też szybko złożyłam zamówienie, bo też chciałam mieć już ten kalendarz kupiony i z głowy. A teraz słuchajcie, zobaczymy co jest tutaj, bo nawet nie wiedziałam, że do mnie przyjdzie ta paczka. Nie dostałam żadnej informacji. Uuu, jaki długi liścik. Cześć Alice, Me & Bugs jest stworzone przez kobiety dla kobiet, dlatego tak ważnym dla nas jest, by mówić o pewnych rzeczach głośno. Różowy październik jest miesiącem walki z rakiem piersi, który może dotknąć mnie, ciebie, nas. Niestety, ta świadomość wciąż nie jest stuprocentowa, dlatego zjednoczmy naszą kobiecą siłę, by uświadamiać, jak niesamowicie istotna jest profilaktyka piersi. Z tej okazji postanowiłyśmy wprowadzić urocze i różowiutkie kosmetyczki z autorską grafiką na podszewce, która mówi, nieważne jakie ważne, że zdrowe. Będzie nam bardzo miło, jak dołączysz do akcji i wykrzyczysz głośno i prześlij dalej info. 10% zysku z cycuszków przekazujemy na fundację Rack and Roll. No bardzo fajnie. Pamiętajcie, żeby wykonywać regularnie też badania właśnie USG piersi. Ja byłam już w tym roku, także zachęcam Was. Zobaczcie, jakie fajne. Ja już jedną kosmetyczkę od Me & Bugs mam, no ale takiej jeszcze nie. Także takie cycuszki wewnątrz. W ogóle bardzo ładny materiał. No i oczywiście zachęcam Was, słuchajcie, do takich profilaktycznych badań jak najbardziej. Ja raz w roku robię USG piersi, tarczycy, taki wiecie, przegląd i uważam, że warto mieć taki miesiąc w roku, wiecie, to nie musi być październik, może być, ale możecie to zrobić w innym miesiącu, w zależności od tego, co Wam odpowiada, czy chcecie to robić na jesień, na zimę. Ważne, żeby po prostu mieć taki nawyk, żeby co roku iść, skontrolować sytuację, czy to właśnie badanie piersi, czy jakieś badania ginekologiczne, cytologia i tak dalej. Ja właśnie część miałam wcześniej, część będę miała jeszcze badań w grudniu, ale taką profilaktykę jak najbardziej uważam, że warto, więc jeśli odkładałyście jakieś badanie ostatnio, to wpiszcie sobie w kalendarz, umówcie wizytę i będzie z głowy. Pójdziecie, będzie załatwione, będzie skontrolowane i będziecie miały taki, wiecie, wewnętrzny spokój. A oczywiście jeśli chodzi o kosmetyczki, to zostawię Wam linka, bo mam i są naprawdę pojemne. No i 10% idzie na fundację Rack and Roll, więc myślę, że no fajna akcja. Także ja wspieram, a kosmetyczki polecam, bo są pojemne, wygodne na wyjazd, otwieracie i wszystko widzicie, co macie. Może nawet szybko się przyda. Ja Me & Bugs bardzo dziękuję, Wam polecam. Wiecie, że mam sporo od nich torebek, kosmetyczek, wszystko mi się sprawdza i naprawdę jest świetnej jakości, także jeżeli coś kupicie, no to 10% zysku z tych konkretnych kosmetyczek, nie z wszystkiego, z tych cycuszków, pójdzie właśnie na fundację Rack and Roll. Także link do tej kosmetyczki zostawię Wam w opisie, jeśli będziecie miały ochotę zobaczyć. Także to tyle, ja teraz potrzebuję kawy i siadam jeszcze dla Was domontować film i odezwę się do Was później. Że zrobię małe porządki w kuchni. Nie wiem, ile uda się zrobić, nie wiem, na ile będę miała, wiecie, motywacji, ale jakoś tak przed chwilą mnie coś nakłoniło, żeby troszeczkę tutaj podziałać. Skończyłam montować dla Was vloga, który wchodzi dzisiaj na kanał, więc mogę spokojnie zająć się czymś w domu. Także zrobiłam sobie herbatę i zaraz działam. Ogólnie ja nie mam bałaganu teraz w kuchni, także nie ma dramatu, ale chodzi o to, żeby przetrzeć szuflady w środku. Tu przyprawy się wysypały, tu coś tam, więc bardziej to będzie takie odświeżenie w kuchni, przetarcie szuflad, frontów. Myślę też, żeby odkamienić czajnik, bo już się zebrał kamień. Muszę umyć też zlew i przydałoby się też doprowadzić do porządku sprzęty. Wiecie, umyć filtry w zmywarce, włączyć później mycie tej zmywarki, umyć piekarnik i mikrofalówkę i może lodówkę, ale myślę, że lodówkę to bym zrobiła może innego dnia, zobaczymy. Także jakoś tak, nie wiem, stwierdziłam, że czas to zrobić, bo ogólnie ja sobie zaplanowałam, że tej jesieni zrobię takie porządki w domu, ale nie jednego dnia, nie w dwa dni, tylko właśnie, wiecie, jednego dnia zajmę się szafą, wyjmę letnie ubrania, schowam je i wyciągnę jesienno-zimowe. Innego dnia zajmę się kuchnią, innego dnia kosmetykami w łazience, żeby to nie było takie przytłaczające, męczące i żeby nie zajmowało dużo czasu.
Kuchnia pewnie troszeczkę zajmie, ale wiecie, o co mi chodzi, że nie robicie tego wszystkiego, nie wiem, w 2-3 dni, tylko wtedy, kiedy macie wenę, ochotę, to zajmujecie się konkretną przestrzenią, konkretnym pomieszczeniem, czy tam nawet konkretną szafką. Także ja Was zachęcam do zrobienia takich porządków jesienią, przed grudniem, żeby w grudniu mieć spokój. Dostaję też pytania, kiedy pojawi się kolejny Clean With Me i szczerze mówiąc na październik nie planowałam, ale może w listopadzie uda mi się takie dla Was nagrać gdzieś tam pod koniec, bo ja zawsze przed vlogmasem robię takie porządki, bo potem w grudniu albo mi się nie chce, albo po prostu jest dużo więcej rzeczy wokół vlogmasowych, na które wolę poświęcić czas. Także raczej tak wiecie, sprzątam takie codzienne rzeczy, a nie w szafkach. Ale może uda się nagrać właśnie dla Was jeszcze coś w listopadzie, ale dzisiaj zajmuję się kuchnią, także zabieram się za to. Jakoś to ogarniemy, słuchajcie, jakoś to ogarniemy. Nie będzie to jakoś super, wiecie, szczegółowe, ale tak, żeby trochę odświeżyć, bo na przykład w tej szufladzie mamy pieczywo, tam się zawsze coś pokruszy, przyprawy na dole i tak dalej. Więc bierzemy się, słuchajcie, do roboty. Jeśli też musieliście posprzątać w szafkach w kuchni, no to wysyłam Wam trochę motywacji i zaczynamy. Ale słuchajcie, jeszcze zanim porządki, to stwierdziłam, że puszczę sobie coś, wiecie, żeby posłuchać, bo filmiki na YouTubie mogą czasami odciągać uwagę, jak się, wiecie, patrzy w telewizję czy tam jakiś serial, więc stwierdziłam, że puszczę sobie książkę i wybrałam Chyłka Kasacja. Ja wcześniej nie czytałam, nie słuchałam tej serii Mroza, więc jestem bardzo ciekawa, bo też kilka osób polecało mi w komentarzach. Słyszałam, że trochę tych serii jest, ale tak, wydaje mi się, że to jest pierwsza, muszę sprawdzić. 13 godzin 36 minut trwa cały audiobook, ale stwierdziłam, że jeśli mi się spodoba, to albo mogę sobie słuchać kolejnych, albo na przykład ściągnąć sobie w ramach mojego abonamentu Legimi książki i zacząć po kolei czytać. Nie oglądałam też serialu, więc to jest dla mnie plus. Widziałam tylko takie właśnie plakaty, ale nie oglądałam serialu, więc też myślę, że fajnie, żebym sobie najpierw przeczytała albo przesłuchała, a potem zaczęła oglądać. O tym było głośno, ale ja nie wiem, czasami jest tak, że jak wiecie, o czymś jest głośno, to omijacie to z niewiadomych przyczyn. Ja wtedy chyba też oglądałam coś innego, no nieważne. W każdym razie sięgam po to, ja słucham na BookBeat, mam abonament już od jakiegoś czasu i powiem Wam, że to jest fajne, bo właśnie czasami mam jakąś książkę, którą czytam, a co innego mogę sobie posłuchać tutaj, że wiecie, właśnie coś robicie w domu i normalnie musielibyście siedzieć z książką i czytać i raczej nie zrobicie nic innego, a tak możecie robić coś w domu, sprzątać, zmywać, gotować i właśnie słuchać sobie książki. Także odpalam Chyłka Kasacja. Jeszcze tylko sprawdzę, słuchajcie, czy to na pewno jest pierwsza część. Kasacja. Okej, dobra. Także lecimy z tym i bierzemy się za porządki. Ta strona oraz audioteka.pl przedstawiają.
dobrze, kochani, to już wszystko w tym vlogu. Skupiłam się na koniec na tym sprzątaniu w szafkach, ale udało się. Nie wyczyściłam co prawda tych sprzętów tak jak planowałam, bo zajęło mi trochę dłużej tam przekładanie różnych tych makaronów, mąki, wiecie, sprawdzenie wszystkiego za tą ważności, ale jest już to zrobione, jest spokój, więc sprzęty można wyczyścić innego dnia, a potem już po prostu Kuba przyjecha, także woleliśmy spędzić razem czas niż sprzątać, także może sobie zrobimy jeszcze jakieś drobne porządki w innym vlogu, a tymczasem ja dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Dajcie znać, co jaki czas Wy robicie takie porządki w szafkach, bo powiem Wam szczerze, że chyba już przyjemniej mi się sprząta w ubraniach, w sensie w szafie, niż w kuchni, jakoś tak jak się wszystko zacznie tak wyjmować, te wszystkie opakowania, wszystko do przysypania, to człowiek się zastanawia, gdzie to upchać, jak to poukładać, żeby to miało jak największy sens i trochę mi się w pewnym momencie odechciało, ale skończyłam. Także dajcie znać, co ile robicie takie porządki. Ja nie robię ich zbyt często, ale kiedy już widzę, że zaczyna w tych szafkach pojawiać się chaos, to wtedy stwierdzam, okej, przyszła pora, czas to zrobić i mieć z głowy. No niestety, jak się tego wszystkiego używa, to też po jakimś czasie robi się bałagan. Także ja już Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w kolejnym vlogu. Zostawcie kciuka w górę, jeśli Wam się podobał. Możecie również zasubskrybować i wcisnąć dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia. No i co? Do zobaczenia. Buziaki. Pa!